Spotkanie ma wielką stawkę. Zwycięzca pozostanie w grze o awans do światowej elity. Zarówno dla Polaków, jak i Słoweńców ten mecz ma być najtrudniejszym starciem w rywalizacji o awans. Późniejsi przeciwnicy, przynajmniej w teorii, powinni być łatwiejsi, ale wiadomo jedno, tylko wygrany ze spotkania, które rozegrane zostanie w hali stulecia, pozostanie w zmaganiach. Biało-czerwoni dysponują najmocniejszym składem w historii. Na rakiecie numer 1 zagra Jerzy Janowicz, na dwójce Łukasz Kubok z KKT Wrocław, a w deblu wystąpią Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Rezerwowym jest inny z dolnośląskich tenisistów, Michał Przysiężny. Ważne będzie otwarcie. W piątek zagrają singliści, a więc naprzeciw Janowicza i Kubota staną Blaż Kawcić i Gregor Rzemlija. To bardzo mocni rywale. Gdyby udało się prowadzić 2-0, wszystko w sobotę będzie mogła zakończyć nasza deblowa para eksportowa. Obie kadry trenują już na korcie w hali stulecia. Nawierzchnia jest bardzo szybka. Słoweńcy podziwiali ogromną przestrzeń, jaka jest w obiekcie. To wyjątkowe miejsce do rozgrywania sportowych spotkań. Polska grała ze Słowenią w rozgrywkach Pucharu Davisa dwukrotnie. W Szczecinie nasi reprezentanci przegrali 2-3, w Portorożu wygrali 3-2, oby tym razem los się odwrócił i sprzyjał gospodarzom. Nasi tenisiści bardzo liczą na wsparcie kibiców. W drużynowym tenisie właśnie atmosfera w hali może odegrać kluczową rolę.